dobry Państwu. Nawiązując do tematu naszej konferencji, chciałem sformułować odpowiedź na pytanie, dlaczego istnieje potrzeba sformułowania nowego paradygmatu. Trzy powody. Po pierwsze, ecological footprint, ślad ekologiczny, który w tej chwili już wynosi 1,7. O 70% przekraczamy potencjał regeneracyjny naszej planety. W roku 70 wynosił 1. Od roku 50 dziesięciokrotnie wzrosło globalne GDP, czyli zużycie materii i energii. Nie możemy dalej iść tą drogą. Musimy zredukować dla przyszłych pokoleń, jak powiedział pan prezydent, tą presję na środowisko, a ponieważ w miastach żyje ponad 50% ludzi na świecie, to miasta są tym miejscem, które możemy bardzo efektywnie kształtować w taki sposób, żeby optymalizować, minimalizować zużycie energii i poprawiać jakość życia. I woda jest tu, cykl hydrologiczny jest kluczem, punktem wyjścia do tego, żeby to miasto było przyjazne i zdrowe dla mieszkańców. Drugi czynnik to są zmiany klimatu, a więc coraz trudniej. Miasta mają tendencję do nagrzewania się, tworzenia wysp ciepła. No i to jest wyzwanie, które przekłada się na zdrowie mieszkańców. Szczególnie Europa, która się starzeje. Jest to wyzwanie bardzo dawno ważne, dlatego że wiemy, że w takim środowisku przyrodniczym, przyjaznym dla człowieka, ludzie żyją 20 lat dłużej, a 10-15 lat są aktywni zawodowo dłużej. Czyli musimy miasto kształtować tak, żeby dać każdemu szansę być aktywnym, twórczym znacznie dłużej, przez to, żeby to miasto było zdrowe i przyjazne. No i trzeci element. Postęp. Wiedza, która kształtuje postęp wiedzy, który się dokonał w ciągu ostatnich kilkunastu lat, jest ogromny i kształtuje po pierwsze innowacje, po drugie kształtuje ramy dla wdrażania innowacji skutecznego w sposób systemowy. Dlatego nie fragmentaryczny, tylko łączenie miasta z systemem, jest takim heterotroficznym ekosystemem. No i ten paradygmat nowy, wynikający z tych trzech wyzwań, powinien być zmianą, tutaj do pani prezes nawiązuje, od tego podejścia mechanistycznego do ewolucyjno-ekosystemowego. Dlaczego ewolucyjnego? Bo musimy sobie zdawać sprawę, że kilka jest praw podstawowych ewolucji. To znaczy, ekosystemy, ewolucja nigdy nie wraca do poprzedniego stanu. Czyli jak mówimy o tym, żeby w jakiś sposób odwrócić, nie, musimy kształtować nową formę ekosystemu na bazie zrozumienia procesów. Nie próbujmy zatrzymać ewolucji. Oczywiście w rezerwatach biosfery tak, to są skarby, natomiast tam one muszą ewoluować swoim trybem. Natomiast te nowe ekosystemy, które zostały przez człowieka mocno zmienione, musimy restytuować integralność procesów, które je kształtowała i w ten sposób nie tylko utrzymywać ich wydolność, ale zwiększać potencjał dla zrównoważonego rozwoju, zaspokojenia potrzeb społecznych. No i to jest taki, powiedzmy, wstęp, dlaczego ten nowy paradygmat jest tak potrzebny teraz. A punktem wyjścia do niego jest ten obraz, pokazujący, jak ważne są ekosystemy w recyrkulacji, w krążeniu wody. Tutaj widzimy, że są obszary, gdzie właściwie w prawie 100% krążenie wody w krajobrazie zależy od ekosystemów. Polska jest w obszarze, gdzie mamy w 50 co najmniej procentach zależność krążenia wody ekosystemów. Czyli już widać wyraźnie, że to, jak to miasto, ten obszar ekosystemalny funkcjonuje, będzie w dużym stopniu zależało od tego, jak wkomponujemy ekosystemy w krajobraz. Istnieje taki model sformułowany przez profesora Kędziorę, który pokazuje, że w warunkach polskich 36% pokrycie lasem krajobrazu generuje znacząco ilość deszczy konwekcyjnych, czyli woda recyrkuluje wtedy skutecznie. I myślę, że w wielu naszych badaniach, potem pokażę, też widać wyraźnie, że w mieście ten próg 30% powinien być przekroczony, powinien być co najmniej 30% zieleni, ale co ważne, z wodą. I ta woda w mieście
to jest potencjał, to jest deszczówka. Do tej pory rozpatrywana głównie jako zagrożenie dla podtopienia miasta, tymczasem w nowym paradygmacie musimy ją traktować jako zasób niezwykle cenny, który może poprawić funkcjonowanie miasta i jego atrakcyjność. No ale pomimo tego, takie są, pojawiają się teraz 25 luty, takie tytuły. Nowe życie i proszę bardzo, mamy pięknie wybetonowany centralną część parku, prawda? Tutaj na pewno nie ma życia, więc ten tytuł jest jakiś trochę przekorny, wydaje mi się. Tak? No w dodatku ten system będzie wymagał dodatkowej interwencji, jest w Niecce, czyli wody opadowe tutaj będą wpływały do tego systemu i będą wymagały czyszczenia, a nadmiar będzie odprowadzany do kanalizacji. A więc totalny, to pokazuje, jak ważny jest nowy paradygmat, bo w tym mieście istnieją takie rozwiązania, gdzie są, to jest system, który jest poniżej systemu sekwencyjnego, który doczyszcza wody burzowe i to są wody burzowe. Proszę zobaczyć, tutaj już w tej chwili jest piękny litoral, jest mnóstwo ptaków, owadów, ale to jest miejsce, które możemy, gdybyśmy tak ukształtowali tę przestrzeń, możemy przyprowadzać z licznych szkół, które są do i przedszkoli, dzieci na lekcje o tym, jak wygląda środowisko przyrodnicze. Poza tym funkcja. Tutaj w tym obszarze mamy odbudowę wód podziemnych. Tak? Tutaj mamy aktywność tej zieleni. Ta zieleń, kiedy jest, ma kontakt z wodą, w tym momencie transpiracja jest najlepszym mechanizmem buforującym zmiany klimatu. Tak? Poprawiający wilgotność powietrza i zmniejszającą ilość pyłów. No i inny przykład. Znowu betonujemy centrum miasta, robimy pustynię. Gdyby wkomponować tutaj, to zupełnie by inaczej ta architektura, ale i funkcjonowanie. Beton, jak wiemy, nagrzewa się przy temperaturze 30 stopni do ponad 40 stopni. Tak? No, wyspa ciepła i potem w nocy przy długich okresach coraz dłuższych upałów, no to tutaj piękna wyspa z ciepła się tworzy i tu się nie da wejść, kiedy temperatury będą powyżej 40 stopni. Gdyby wkomponować w te obszary zieleń, wiemy, że w parku przy tych 30 stopniach jest 26-28 stopni wilgotno. Pyły opadają. I to wszystko zmienia funkcjonowanie. Także tutaj z kolei pokazujemy, jak się zmienia w naszym mieście ilość alfa-benzopirenu. Jeśli jest mniej niż 20% zieleni plus, ta zieleń nie jest zasilana wodą, nie ma oczek wodnych, nie ma małych zbiorników, właśnie wodą deszczową wypełnionych, to wtedy mamy 3 razy więcej alfa-benzopirenu niż w obszarach, gdzie jest co najmniej 30% zieleni z wodą, tak? Z małymi zbiornikami wodnymi w terenie miasta. W tym momencie w takim mieście na wododziale, które z natury jest bardzo suche, to widać szczególnie wyraźne takie różnice i potem przełożenie na alergię, astmę u dzieci. Proszę zobaczyć koszty ekonomiczne. Jeśli 18% dzieci jest leczonych na astmę i alergię, to są tysiące dzieci w tym mieście, tak? Ogromne koszty i w tym momencie zagospodarowanie deszczówki w sposób taki zgodny z tą ekosystemową wizją i zamiana zagrożeń na szanse, miałaby ogromny efekt ekonomiczny i przełożyła się na redukcję trzykrotną alergii astmy u dzieci. To są na obrzeżach miasta, gdzie mamy właśnie co najmniej 30% zieleni i zbiorniki wodne wkomponowane w tą zieleń. Nie mówię o tym, że te zbiorniki odbudowują cały czas zasoby wód podziemnych i redukują lej depresyjny, który na przykład występuje w takich sytuacjach. Czyli podsumowując, ta zmiana tego mechanistycznego, gdzie właściwie gospodarka wodna to są zasoby, system pomp, rur, na system, w którym mamy różne typy funkcjonalne, od obszarów, które musimy chronić, po obszary rolne, zurbanizowane. I miasto również musi być w tym kontekście postrzegane i deszczówka również jako element większego systemu zlewniowego. I proszę Państwa, teraz no bardzo często moi studenci mówią, panie profesorze, ale tej teorii to nie, niech Pan nam pokaże i nauczy nas metod. Ja mówię, nie, to nie działa tak. Jeśli się nie rozumie podstaw, jak powstawały dane metody, genezy ich, mechanizmów, to wówczas te metody mogą być nieużyteczne, bo każda sytuacja, każde miasto jest inne, jest kombinacją różnych czynników. Natomiast jak się rozumie genezę, to można te metody znakomicie adaptować, zmieniać, rozwijać i tworzyć zupełnie nowe. I dlatego pozwolę sobie
pokazać taki algorytm właśnie, w jaki sposób ekohydrologia generowała pewne rozwiązania bliskie naturze. Badania podstawowe zaczęło się od tego, że udało mi się z moimi kolegami wykazać, że zmiany poziomu wody w zbiorniku sulejowskim przekładają się na strukturę biologiczną zbiornika. Jest niski poziom wody, mała ilość wylęgających się ryb, bardzo duże tempo wzrostu, dużo zooplanktonu i dlatego ryby rosną. Jak jest dużo zooplanktonu, intensywna biofiltracja, nie ma zakwitu. Nie ma toksycznych zakwitów, przełożenie na turystykę, rekreację, ekonomiczne sprzężenie zwrotne. Natomiast jeśli jest 40 osobników tych małych rybek na metr kwadratowy, to się zdarza, kiedy jest zalane, są łąki przybrzeżne, mamy w lipcu, sierpniu wyjedzony kompletnie zooplankton, tutaj lipiec, sierpień, i mamy wtedy cały fosfor, zamiast być skumulowany w filtratorach, przechodzi w glony, które mają dwukrotnie mniejszą koncentrację. No i oczywiście to są konsekwencje również dla przepływu energii, krążenia materii w systemie. Tutaj mamy dysypację tej energii i również alokację tego nadmiaru fosforu, azotu w całej piramidzie. Tu właściwie od razu przechodzi nam do osadów i tworzy niekorzystne recyrkulacje i dalszy postęp eutrofizacji. Ale to, ten mechanizm, że hydrologia reguluje strukturę biotyczną, może być wykorzystana, to oczywiście był na podstawie sformułowany ta hipoteza modelu holistycznego, który z kolei pokazywał, w jaki sposób hydraulika, to jest river continuum według Strachlera, i termodynamika, czyli to, co determinuje tempo metabolizmu organizmów wodnych, przekłada się na zmiany hierarchii czynników abiotycznych, czyli tych fizycznych, i biotycznych, takich jak konkurencja, drapieżnictwo. Dlaczego ten model wtedy był akurat istotny? Bo była debata density dependent, density independent relation. Grupa ekologów mówiła, że wszystko w ekosystemie się odbywa zależnie od zagęszczenia, czyli tylko biotyczne reakcje grają rolę, a inna grupa mówiła, nie, wszystko zależy od czynników abiotycznych, temperatury, światła, hydrologii. Ten model pokazał, że to wszystko zależy gdzie? W małych rzekach borealnych wszystko jest abiotyczne, natomiast w Amazonii to wszystkie te regulacje są biotyczne, prawda? Z kolei w pustyniach Nevady znowu wracamy do abiotycznych, ponieważ rozpuszczalność tlenu spada z temperaturą, a tempo metabolizmu rośnie z temperaturą i się przecinają te dwie krzywe i w tym momencie organizm nie ma wyjścia. Także przejście z tych badań z modeli na badania podstawowe to jest punkt jak gdyby wyjścia do czego? Do nas testowania modeli. No i tutaj testowanie w skali zlewni pokazujące, w jaki sposób ten sam gatunek reaguje na zmianę, zmienia się wzdłuż kontinuum. Tu w Lubrzance zaintrodukowaliśmy terytorialny gatunek, który nie zmienia miejsca, pstrąga, którego tam nie było. I proszę zobaczyć, w źródłowym odcinku on w ciągu 2 lat z 4 gramów do 10 urósł, tutaj urósł z 4 do 200. Tak, i tu się, czyli pokazało rzeczywiście tak zgodnie z modelem abiotyczne czynniki, natomiast śmiertelność była odwrotna, bo tutaj z kolei już wchodziły interakcje drapieżnicze, model został pełny. Ale ciekawszym elementem, który tutaj zawsze taka kompleksowa hipoteza generuje, tak zwane emerging properties of the system, i tutaj okazało się, że w całym tym systemie ta produktywność zespołów ryb nie tylko zmienia się z kontinuum, ale jest zależna od koncentracji wapnia. I to nas zainspirowało, żeby zacząć konstruować w systemach doczyszczających wody burzowe bariery geochemiczne. Dlaczego? No dlatego, że w tym momencie ten wapń strąca fosfor i przyspiesza proces samooczyszczania. Tak? Widać wyraźnie, struktura im więcej wapnia, tym biocenoza bardziej kompleksowa. Czyli co? Czyli to spiralne krążenie jest intensywniejsze. No i oczywiście potem to było testowanie modeli. Teraz z tego na bazie te już potem biotechnologie. To jest hybrydowa, gdzie inżynierskie rozwiązania, separatory, ponieważ było mało miejsca na zbiornikach na Górnej Bzurze, powiązaliśmy z biotechnologiczną, bariera geochemiczna, tutaj wstępna, tutaj druga. No i dodatkowo trzeci element, czyli mamy inżynierię, hydroinżynierię, potem tutaj te bariery geochemiczne i dodatkowe geowłókniny przechwytujące nadmiar fosforu. I trzeci element, biomanipulacja, kształtowanie zespołu drapieżników, które utrzymują filtratory w dobrym stanie, i zbiornik, który kompletnie kwitł
w tej chwili tutaj można w lecie sobie policzyć kamienie. To z panem profesorem Jurczakiem ten projekt zrealizowaliśmy na tej Górnej Bzurze. To było to. No. I proszę państwa, a teraz z kolei rozwiązania systemowe. No, to jest podejście właśnie, gdzie nie ma systemowego rozwiązania, tak? I tu jest widać, że coś, co w tej chwili w ramowej dyrektywie wodnej musi być zmienione, dlatego że nie jest ona, nie ma koherencji z polityką rolną. Dopłaty spowodowały, że właściciel tego 100-hektarowego pola zniszczył strefę buforową, zniszczył zadrzewienia śródpolne, no, żeby maksymalizować jeden element. Zdegradował wodę, bo tu mamy spływ i nawozów, które na ten piasek wysypuje tymi kanałami do tej rzeczki, i zdegradował bioróżnorodność, bo tutaj się nic nie utrzyma. Jedynie zmaksymalizował tak zwane services, czyli pożytki dla społeczeństwa, czyli żywność, produkcję żywności. No i ograniczył odporność na zmiany klimatu, bo tu będzie postępowała dalsza degradacja gleb. No i nie można mówić o jakimkolwiek utrzymania dziedzictwa kulturowego czy edukacji. Tak? A te 5 celów to jest założenie ekohydrologii. Po to te innowacje łączymy w system, żeby właśnie poprawić. A to jest przykład z kolei, gdzie te 5 celów wszystkie udało się zwiększyć. To jest konstrukcja zbiornika takiego typowego małej retencji koło Łasku. I burmistrz zapytał mnie, czy jak tak skonstruujemy zbiornik na pięknej dzikiej rzece, w której są bobry, wydry, to czy on nie będzie kwit przypadkiem. No, analiza hydrochemiczna wykazała, że na pewno, jeśli tak pan skonstruuje, będzie kwit, ale powiem, jak wykonać inaczej. Zostawiamy rzekę, natomiast tutaj budujemy obok zbiornik na flat plain, ale wpuszczamy wodę tylko w dilution stage, tak? Bo rzeką idzie zawsze fala condensing stage zanieczyszczonej wody. Na początku po opadzie spłukuje zlewnie, szczególnie rolniczą, ale potem mamy dilution. I tutaj w grabi ten odcinek to ma czasami 2 mg fosforu, a czasami ma mniej niż 0,1. No ponieważ to jest 1/3 roku, gdzie jest mniej niż 0,1, to wtedy wymieniamy wodę w tych zbiornikach, a system automatycznych mierników to otwiera albo zamyka dopływ do zbiornika. I to jest rozwiązanie, które mam nadzieję, że Wody Polskie w małej retencji będą na szeroką skalę stosowały. Tak? Bo w tym momencie poprawiamy zasoby wody, bo jeśli takich zbiorników na grabi, tam zidentyfikowaliśmy kilkanaście, można zrobić. Są takie łąki, które właściwie są okresowo zalawane i nie mają w tej chwili jakiegoś konkretnego użytkownika. Tutaj odżywają wetlandy, podnosimy poziom wód gruntowych, a więc środowiska podmokłe, które są refugiami dla bioróżnorodności, znakomicie zaczynają funkcjonować. No tak samo te pola dostają odpowiednie, tutaj następuje ich, że tak powiem, przedłużenie wydajności funkcjonowania. No i zmniejszamy niżówki, ale tak samo absorbujemy, jeśli byłoby kilkanaście takich zbiorników, absorbujemy falę powodziową. I w tym momencie redukujemy akumulację tej fali z wielu małych rzek na dużych rzekach. No i teraz na koniec, no to transferujemy i testujemy te rozwiązania w innych krajach. To jest Etiopia, gdzie ten zbiornik retencyjny, każdy tam w Afryce jest skarbem, kwitł toksycznie i ludzie holowali. Pewną wersję tego skonstruowaliśmy tutaj, tego systemu. No ale w Afryce najważniejsze jest utrzymanie tych systemów, zresztą u nas też. No jak przekonać ich, żeby jednak od czasu do czasu erozja jest dość duża, tą wstępną komorę czyścili? No to zrobiliśmy, ponieważ to jest w centrum szkolenia rolników, tak, gdzie kilkanaście tysięcy ludzi rocznie jest szkolonych w tym, jak kompostować materię i tak dalej. Zrobiliśmy takie demo site. Pokazaliśmy, tutaj posadzona kapusta na grządce takiej ziemi, jaka jest. Tutaj, jeśli osady weźmiemy i zmieszamy tąże ziemią, a tu jeszcze zrobiliśmy poidła dla krów obok, gdzie potem ten nawóz zmieszany z osadami daje takie plony. No i taki prosty mechanizm od razu powodował, że jak następnym razem przyjechaliśmy, to ludzie z sąsiednich wsi przychodzili, no może nam też wybudujecie, a to już wasz rząd wam zrobi, już wiedziecie jak. Tak, czyli i myślę, że u nas pewne innowacje, które są propagowane, powinny być również taką siecią demo site, takich przykładowych rozwiązań, pokazywane i również mamy te ośrodki kształcenia różnego rodzaju, akademickie i inne. To
No, ale tak naprawdę no to zawsze te systemowe rozwiązania to musimy zaczynać od analizy jednak hydrologii, procesów, ich kształtu, tych krzywych analizy. No i oczywiście modelowanie pomoże nam to wszystko, że tak powiem, sprawdzić różne warianty. Drugi element to rozkład ekosystemów, tych ekosystemów nowel, które możemy zmieniać. No i trzeci to już jest ta inżynieria ekologiczna i integracja inżynierii ekohydrologii dla poprawy. To jest system, który właśnie chroni kaskadę zbiorników na rzece Sokołówce. No i on przekłada się z kolei, to jest tutaj ten system, drugi to jest ta górna bzura tutaj, którą zrealizowaliśmy z panem profesorem Jurczakiem, jak wspominałem, i była nagrodzona Best of the Best przez Europejską Komisję w roku 2018. No a to jest właśnie ten rok. Ale bardzo ciekawa jest percepcja społeczna, proszę Państwa, no bo jak mieszkańców Łodzi zapytaliśmy, i to jest dla nas taki układ odniesienia, nie można ludzi uszczęśliwiać na szyję, na siłę, to proszę zobaczyć, że renaturyzacja dolin rzecznych, czyli robienie takich rzeczy, zagospodarowanie deszczówki, no już jest taką rzeczą, bo trawniki tak, drzewa tak, natomiast to już jest zbyt, tak powiem, jak gdyby nowy element i trzeba koniecznie nad tym pracować. Dlaczego? Bo jak ten zbiornik powstał jako drugi, powyżej jest pierwszy zbiornik, jaki był wykonany, i była ogromna fala protestów. Dlatego, że mieszkańcy sąsiednich budynków protestowali, mówili, ale będą komary. No, jak się okazało, że ceny mieszkań, które wychodzą okna na ten zbiornik, zwiększyły się o 30%, to czy możemy jeszcze jeden taki mieć? No i właśnie to jest ten drugi, który w wyniku ich postulatu został skonstruowany tutaj. Także ta świadomość ekologiczna w społeczeństwie to nie jest coś, co samo się znajdzie. My musimy również w jakiś sposób tę edukację wprowadzać i pokazywać miasto jako taką błękitno-zieloną sieć, w tym wypadku miasto na Wodydziale, w którym mamy 18 małych rzeczek, ale żadnej dużej. Tak? I powiązanie poszczególnych elementów, które odbierają wodę, które jednocześnie są filtrami, ale które jednocześnie są takimi obszarami aktywnej rekreacji, aktywnego stylu życia, no bo to znowu się przekłada na jakość zdrowia. No i oczywiście jak zwiększać ten potencjał zrównoważonego rozwoju w mieście dzięki zagospodarowaniu takim deszczówki w kontekście takiego cyklu hydrologicznego i zrównoważonego rozwoju. No te pierwsza rzecz to ocena dynamiki procesów i to jest bardzo ważne. My w dorzeczu Pilicy w górnej części mamy 800 mm opadu, a 200 km niecałe niżej koło Sulejowa 500, tak? Przy 400 nie płyną rzeki, a więc kompletnie inna odporność systemu na wprowadzanie zanieczyszczeń, inna powinna być konstrukcja oczyszczalni ścieków i działania. No i potem z tego generujemy strategię, planowanie działań w skali zlewni i dopiero w tym momencie widzimy, żeby generować synergię pomiędzy poszczególnymi, żeby harmonizować z istniejącą infrastrukturą hydrotechniczną, ewentualnie tą modyfikować tą infrastrukturę, żeby z tymi nature-based solution ona dobrze działała. No i trzecia zasada, no to już są realizacja i adaptacyjne zarządzanie, to znaczy każde innowacyjne rozwiązanie musi być sprawdzane, testowane, analizowane i stale jeszcze dalej poprawiane. No i w związku z tym, o ile to klasyczne podejście to jest takie od infrastruktury mechanistyczne, to tutaj wychodzimy z tego, gdzie człowiek jest najważniejszy, gdzie ta błękitno-zielona sieć, infrastruktura jest elementem, który decyduje o tym, jak on funkcjonuje w mieście, ale również jak miasto funkcjonuje. Tak? Jak mówimy o tym nagrzewaniu się miasta, no to proszę Państwa, ilość energii, którą zużywa miasto w lecie, jest w tej chwili, w tym roku większa na chłodzenie niż w zimie na ogrzewanie. A jeśli wprowadzimy tą zieleń, to obniżymy temperaturę z 40 kilku stopni w wyspach ciepła do 28 na przykład, to między 28 a 23 schłodzenie z 28 do 23 to pewnie 1/3 tej energii potrzebna w tych domach, które nie są eksponowane, które są w jakichś obszarach zielonych komponowanych.
Czyli mamy tu również przełożenie nie tylko zdrowie mieszkańców, oszczędzamy na zdrowie mieszkańców, ale oszczędzamy również, redukujemy zużycie energii i emisję zanieczyszczeń, dwutlenku węgla, kształtując w ten sposób miasto. No i oczywiście przyszłość, no to również wprowadzamy, tutaj są badania genetyczne, jak jeszcze zwiększać tych prototypów efektywność przez analizę struktury genetycznej bakterii i je modyfikować, żeby osiągały maksymalnie dużą wydajność. No i tak jak mówiłem, to są integracja z inżynierią i tworzenie takich systemów, to jest efektywność tego systemu. Tu udało nam się tak go skonstruować, żeby maksymalne zanieczyszczenia były redukowane w kolejnych etapach najbardziej efektywnie, co było dość trudne, bo wiadomo, że każdy system najlepiej pracuje w średnim obciążeniu. No i to są, proszę Państwa, takie podejście na koniec. Chciałbym podsumować takim modelem Szefera, że jeśli presja antropogeniczna rośnie, to ten potencjał wielowymiarowy, no w pewnym momencie ekosystem ma odporność, ulega degradacji. Natomiast Szefer pokazał, że niestety powrót to jest bardzo kosztowny. Nie wrócimy po tej samej trajektorii. Trzeba dużo więcej nakładów. Tymczasem te metody, które pokazuję, pozwolą, że stosujemy ten nature-based solution dla redukcji negatywnych oddziaływań, ale również dla wzmocnienia tego potencjału. Wracamy trajektorią, która jest dużo tańsza. Dużo tańsza, dużo efektywniejsza, oszczędza energię, poprawia zdrowie mieszkańców. I dziękuję bardzo za uwagę.